Nie, chwilę. Sławku, komisję mam odnośnie do siebie, dobra? Oto mamy też tą komisję teraz, że ja przedstawię to wszystko. Dostaliście też do wglądu, będziecie mieli możliwość na bieżąco prześledzenia sobie. Tu nie ma tak, że w ciemno coś będziecie robić. Chwila. Punkt jest omówienie wyników i przyjęcie protokołu. Tak. Zgadza się. Więc jeżeli dzisiaj zmieniamy punkt, że nie przyjęcie protokołu, to ja się z tym zgadzam. Jeżeli nie, to na następny raz proszę, bo będę apelował o zdjęcie z porządku tematyki posiedzenia. A jak było poprzednio robione? Ale ja w tamtym roku. Nie interesuje mnie, jak było poprzednie. W tym roku nie dostałem wcześniej materiału i poza na razie paragrafem apeluję o to, żeby to było... Protokół był dostarczony. Nie mów, że nie był dostarczony, bo protokół był dostarczony do biura obsługi. No to dobrze, to nasz protokół też jest w biurze rady. Dobrze, ja mówię do przewodniczącego. On jest organizatorem pracy komisji. Proszę następnym razem, że jeżeli dostanę zawiadomienie na komisję, to i dostanę wstępnie przygotowany protokół pokontrolny z obydwu kontroli, które mamy omawiać. Co stało na przeszkodzie, żebyś zadzwonił i poprosił o protokół, jeśli go nie miał? To stało na przeszkodzie, że ja nie jestem organizatorem pracy i nie mam czasu na dzwonienie i pytanie się, czy jest protokół, czy nie. Z Krzysiem akurat mieliśmy swoją kontrolę, przesłał mi, wstępnie się zapoznałem. Aczkolwiek ludzie, którzy nie byli na tej kontroli, powinni to dostać w formie pisemnej, żeby zapoznali się, a nie dzisiaj będziemy to czytać. A dlaczego mamy nie czytać? No po to się spotkaliśmy, żeby to przeczytać. I przeczytamy, ale nie przeanalizujemy. No to trzeba było być członkiem komisji w jednej kontroli, w drugiej kontroli. Tak. Jeżeli zależało ci na tym, żeby być członkiem obydwu kontroli, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Trzeba było być uczestnikiem. Jest statut, który mówi, że materiały jeżeli chciałeś być członkiem jednej, drugiej kontroli, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Mam rację. Nie masz racji. Mam rację. Dobrze, nie. Słuchajcie, mam prośbę do was. Mam do was pewną prośbę tylko. Ja w chwili obecnej jestem w pracy. Zwolniłem się z pracy. Nie chcę na te głupoty, za przeproszeniem, co teraz kłótnie, tracić czas w mojej pracy. Ale jeżeli dla ciebie są głupoty, więc cała nasza komisja jest jedną wielką głupotą. Powiem szczerze, nie interesuje mnie, gdzie ty teraz jesteś. Tak. Jesteś członkiem komisji rewizyjnej, pobierasz za to zwrot poniesionych kosztów i nie interesuje mnie, czy ty jesteś w pracy, czy nie. Jeżeli jesteś w pracy, to nie powinno być. Dobra, rozpoczynajmy i skończmy tę dyskusję. Nie, ale czy... Chciałem wam zwrócić uwagę, że dobrze, przyjęliśmy to, no. Ale czego ty się denerwujesz? Nie jesteś przewodniczącym komisji. Nie denerwuję się. Nie były słowa do ciebie. I po prostu denerwujesz się, na ciebie krzykujesz tutaj. Ja sobie na to nie życzę. Ja byłem przewodniczącym tego nie życzę, no, ale składu kontrolnego, dlatego odpowiadam. A kto dzisiejszą komisję zwołał? Nie ja, no. No to więc to nie są słowa do ciebie. Czego ty brałeś głos? Czego ty brałeś głos? No spokój, może. Ma prawo takie samo ma prawo głosu. Dobra, rozpoczynamy. Musimy oficjalnie wszystko. Oficjalnie chcecie się powydzierać na siebie? Nie powydzierać. Nie, ja chciałem tę sprawę załatwić między nami. W porządku już. Widzę, że widzicie problem w tym, że Wojtek, proszę, jeszcze przed rozpoczęciem. To się i tak nie nagrywa się, ale to nie jest nieoficjalne. Więc jedna prośba, jeżeli zależy ci na jakimś protokole, nikt przed tobą niczego nie ukrywa. Jeden SMS, Piotrek, prześlij mi kopię protokołu, Piotrek, bo chciałem przeczytać. Na to masz czas. Po ludzku, normalnie, a nie później z pretensjami, że ktoś cię wyklucza, czy coś w tym rodzaju. Nikt cię nie wyklucza, jeżeli chcesz sobie protokół przeczytać, ja nie widzę żadnych problemów. Krótki SMS i znasz mnie na tyle, że następnego dnia Piotrek, później kończysz. Miałbyś na mailu protokół i tyle. Ja jeszcze jedno rzecz chciałbym dodać. Obowiązkiem przewodniczącego jest powiadomić, dostarczyć materiały na komisję. To nie jest na 7 dni przed zwołaniem. Tak jak jest regulamin przewiduje. A nie dzwonić czy SMS. To nie jest droga. To jest droga oficjalna, jest droga, tak jak powinien, jak według prawa powinno być.
to, że my to produktowe, to my powinniśmy nie SMS-em, tylko dostać z automatu razem z zawiadomieniem na komisji. Bo po prostu tak trzeba. Tak. Jeżeli bym wiedział, ten mój protokół był na początku grudnia złożony i ja bym mógł wam osobiście dostarczyć. Wyszu, nie ty jesteś od tego, pan przewodniczący. Dobra jest. W tej chwili rozpoczynamy. Wojtek tylko zgłasza tego typu rzecz. Na przyszłość. Nie, ma, nie musimy dalej. Niejednokrotnie ja zwołuję swoje komisje, pani się pytają, co pan sobie życzy, kogo zawiadomić, co przesłać. Mówię, co przesłać? Mówię. I wtedy, jeżeli są pretensje, to do mnie. Albo zapomniałem, albo się obrawiam, że przejęłem. Dobrze, i koniec. Czyli już się już mogę spokojnie zaczynać. Dobra. Otwieram posiedzenie komisji. Przedstawiam teraz porządek obrad, ale zanim go przedstawię, proponuję wprowadzić kolejny punkt, jako punkt czwarty. Omówienie wyników i przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli. I jest to kontrola w zakresie poniesionych kosztów związanych z budową kompleksu sportowego za parkiem Mosir Lubartów. I to proponuję, że byłby punkt czwarty. Punkt czwarty staje się punktem piątym i tak dalej, i tak dalej. Kto jest za przyjęciem proponowanego przeze mnie porządku obrad? No dobrze. To jest kto za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć osób za, dziękuję. I teraz przegłosujemy cały porządek obrad. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad po zmianach? Sześć osób za, dziękuję. Dobra. Przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie wyników i przyjęcie protokołu z przeprowadzeniem kontroli w zakresie analizy porównawczej kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich w Lubartowie za 2016 rok. Proszę bardzo. Zespół kontrolny w składzie przewodniczący Zbigniew Gałązka, Kusyk Piotr Członek, Kozak Maria Członek, Siwek Grzegorz Członek w dniach 17.10.2017 do 30.11.2017 przeprowadził, dokonał. Kontroli w zakresie niżej wymienionej. Kontrola odbyła się z udziałem dyrektorów placówek przedszkoli lubartowskich. Przepraszam, zaraz. Zespół kontrolny przeprowadził analizę porównawczą kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich w Lubartowie za 2016 rok. Termin przeprowadzonej kontroli odbył się w dniach 17.10.2017, 30.11.2017. Zakresem kontroli były przedszkola, przedszkole miejskie nr 1, ulica 3 Maja 24B, przedszkole miejskie nr 2, ulica Kościuszki 1, przedszkole miejskie nr 4, ulica Krzywe Koło 28, przedszkole miejskie nr 5, ulica Powstańców Warszawy 39. Nie będę przedstawiał tu dyrektorów przedszkoli, macie państwo tutaj w tym protokole ujętym. W punkcie szóstym jest to przebieg i wynik czynności kontrolnych. W czasie trwania kontroli w zakresie analiza porównawcza kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskiej w Lubartowie za 2016 rok dokonano następujących czynności. Zespół kontrolny wystąpił w formie ustnej do Urzędu Miasta organu prowadzącego kontrolowane placówki o przygotowanie i udostępnienie dokumentacji dotyczącej zakresu czynności kontrolnych. Odwiedziliśmy przedszkola i zapoznaliśmy się z bazą lokalową kontrolowanych przedszkoli i przeanalizowaliśmy przedstawioną dokumentację. Mam zapytanie, czy mam czytać te wszystkie liczby, które tu są w tych tabelkach, czy państwo się zapoznacie sami? Czytać? Dobrze. Także z udostępnionych dokumentów
jakie otrzymał zespół kontrolny, mieliśmy możliwość dokonania porównania wszystkich przedszkoli. I tak, odnośnie kosztów działalności przedszkoli, koszty działalności przedszkoli wyniosły odpowiednio. Na te koszty wchodziły następujące składniki. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy, zakup energii elektrycznej i cieplnej wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zajęcia dodatkowe przeprowadzane w przedszkolach i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dokształcanie nauczycieli. I tak, po podliczeniu tych wszystkich składników kwoty przedstawiały się następująco. Przedszkole numer jeden... Mam takie pytanie odnośnie tego, zadajemy teraz w trakcie, czy później dyskusja i wracamy do tego. Myślę, że... Co sądzicie? Myślę, że w trakcie, bo tego może być tak. Tak. Czy jakieś pytanie? Ja bym się akurat przychylił do tego, że w trakcie, aczkolwiek... Dobrze, jeżeli w trakcie, no to nie ma problemu. Ja bym chciał w trakcie. Będzie na bieżąco wszystko. Jaką formę? Wchodzimy sobie w słowo, czy prosimy o zgodę na głos przewodniczącego? Nie. No od razu w trakcie będzie proste, bo od razu będziemy wyjaśniali ewentualnie. Tak. Także... Od razu prowadzimy dyskusję. Tak, no i będzie już to zakończone. Skoro nie miałeś wcześniej protokołu, to niech tak się odbędzie. Także tak, koszty, przedszkole numer jeden. Ogólna kwota kosztów wyniosła 1 908 732,36 zł. Przedszkole numer dwa, 1 250 890,68 zł. Przedszkole numer cztery, 2 706 453,28 zł. I przedszkole numer pięć, 1 299 389,78 zł. I tu tak, należy wskazać, że największy procent kosztów działalności przedszkoli stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. I wynoszą one w przedszkolu numer 1, jest to procentowo 99%, w przedszkolu numer 2 83,8%, w przedszkolu... Tutaj na drugiej stronie, oj, to może ja źle spiąłem, na trzeciej stronie tu na górze. Jest tutaj. Tam dobrze spiął, jest na trzeciej stronie, tylko właśnie teraz ja się... To jest tak, strona pierwsza, druga, strona trzecia. Druga i strona trzecia na samej górze, tu są procenty. Pierwszaka, rozumiem. Nie w tabelce. Nie w tabelce, na samej górze, na tym. W przedszkolu numer 4 88,6%, w przedszkolu numer 5 85,1%. Także tu oczywiście też przedszkole numer 1 w związku z prowadzoną działalnością, to tak zwane są to oddziały integracyjne, dzieci niepełnosprawne w tym przedszkolu, otrzymało także dotację docelową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnym i w roku 2016 kwota ta wynosiła 533 tysiące. Tak. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, mam tutaj, znalazłem sobie liczbę. Tak. To jest liczba etatów pedagogicznych utrzymanych przez cały rok, czy ewentualnie jest taki, że są etaty, które wchodzą na miesiąc, dwa? Przepraszam. Chodzi mi tutaj o zatrudnienie. Mam P1, P2, P4 i P5. Rozumiem, że to są poszczególne numery przedszkoli. Tak, oczywiście. I teraz, czy to są liczba etatów pedagogicznych i liczba... etatów pracowników administracji i obsługi, to jest, rozumiem, że na przykład przy przedszkolu P1 to jest 22,03 plus 17, tak? Czyli w suma etatów... To jest 37,03. Czyli nie mamy sumowanych tutaj etatów, tak? Z etatów nie jest sumowanych. I to są etaty utrzymywane całorocznie, czy to są etaty, które wchodzą powiedzmy na dwa miesiące, bo nie wiem, bo jest... W przedszkolach nie ma takiej sytuacji, tam są pełne etaty, ewentualnie połówki etatów, także stąd tutaj są też te dziesiątki procent tych zatrudnienia pracowników.
Rozumiem. I tu jeszcze akurat zaczął pan punkt odnośnie dofinansowania dzieci niepełnosprawnych, tak? Przedszkole numer 1, kwota 533 tysiące. Czy sprawdzili państwo, czy ta kwota jest wydatkowana stricte na dzieci niepełnosprawne, czy trafia ona do puli ogólnego wydatku przedszkola? Tu jest w związku z tym, że to jest oddział integracyjny i tam są dzieci też niepełnosprawne, zachodzi konieczność zatrudniania dodatkowo opiekunów do dzieci, nauczycieli w związku z tymi dziećmi. Także te pieniądze na pewno są skierowane na wynagrodzenia tych dodatkowych pracowników, jak również też na opiekę nad tymi dziećmi i usprawnianie ich poprzez indywidualną opiekę tych dzieci. Rozumiem, dziękuję. Proszę dalej. Dalej już? Dobrze. Teraz tak, podpunkt B dotyczy liczby dzieci w przedszkolach. Także analizując też funkcjonowanie tych przedszkoli, zwróciliśmy uwagę na to, że porównywalne są przedszkole numer 1 i przedszkole numer 4. W przedszkolu numer 1, w związku z tym, że są to oddziały integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast w przedszkole numer 4 jest oddział żłobkowy i stąd też te dwa przedszkola... Porównywać bardziej można P2 i P5. Tak, tylko też ja chciałem zwrócić uwagę na tą różnicę, rozbieżność między tymi przedszkolami. I mówię, że przedszkole numer 1 i 4 to są porównywalne w związku z tymi zadaniami, które są nałożone na te przedszkola. Natomiast bardziej porównawczą metodą było, przybliżone takie odnośnie porównywania tych kosztów funkcjonowania przedszkoli, jest przedszkole numer 2 i przedszkole numer 5. W tych przedszkolach... Przepraszam, przerwę ci jeszcze raz. Tak? Te przedszkole numer 2 i przedszkola numer 5, one są bardzo podobne, bardzo podobne do siebie. I wielkościowo, i zatrudnieniowo, ilość dzieci, które tam jest. Nawet w związku z tym, jaka jest... Ciężko jest porównywać przedszkole jedynkę z piątką. W piątce jest oddział żłobkowy, natomiast w jedynce są oddziały integracyjne i w większości grup są dzieci niepełnosprawne. No ciężko jest porównać dwójkę z jedynką na przykład. Tak, także w tabeli, w podpunkcie B widzimy tu, że przedszkole numer 2 i przedszkole numer 5, ilość dzieci, no różnica jest tylko jednego dziecka w stosunku, w przedszkolu numer 5 jest o jedno dziecko mniej, natomiast liczba oddziałów jest taka sama. Także tu na tej bazie można było porównywać właśnie dalsze te składniki, które porównywaliśmy. Należy też nadmienić, że rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu do 5 godzin. Za każdą godzinę ponad 5 bezpłatnych godzin rodzice ponoszą opłatę 1 złotówkę za dodatkową godzinę, za każdą godzinę, za pierwsze dziecko uczęszczające do danego przedszkola. W momencie, jeżeli z danej rodziny do konkretnego przedszkola uczęszcza drugie, trzecie dziecko, także za drugie dziecko już jest ta opłata za ponad godzin, to jest 5 godzin, za każdą godzinę jest 50 groszy, a za trzecie dziecko i kolejne, ewentualnie jeżeli jest taka sytuacja, rodzice nie ponoszą żadnych opłat. Słucham, jeżeli coś tak? Powiem szczerze, brakuje mi, nie wiem, jeżeli jest, bo tak na szybko nie potrafię znaleźć, brakuje mi takiego zestawienia przy na przykład pozycji zakupu energii elektrycznej i cieplnej wody. Mhm. Mamy oczywiście koszty i wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby na przykład te koszty porównać do metrów kwadratowych, które dane przedszkole ma. Dałoby nam to obraz, powiedzmy, kosztów funkcjonowania, dlatego jeżeli państwo macie takie dane, jest to proszę dane. W następnej tabelce, to jest w podpunkcie D, będzie to przekazane i wskazane. Także to będzie w następnej kolejności. Zaraz to omówimy. Na to też zwróciliśmy uwagę. Może też co radny Osiecki wskazał to. To jest słuszne, że gdyby wcześniej te materiały dotarły, mielibyście możliwość na wcześniejszą zapoznanie się z tymi danymi. Natomiast w chwili obecnej ja krok po kroku wskazuję to, czym się zajęła zespół kontrolny analizą kosztów. Dobrze? Rozumiem, ale ja, że tak powiem, na szybko nie mogąc znaleźć, uzupełniam, czy jest, czy nie. Na bieżąco, jeżeli jest, tak jak ustaliliśmy, tak. Wskazujemy to, proszę. O co pytacie.
Teraz tak, w podpunkcie C jest ujęta liczba pracowników w przedszkolach. Także tu jest też porównywalne, jeżeli bierzemy pod uwagę porównanie w przedszkola numer 2 i przedszkole numer 5, bo to jest najbardziej wiarygodne. A pytanie, czy jest takie zestawienie, bo w przypadku przedszkola, przedszkola 1 z integracyjny, ile dodatkowych etatów jest na zespół, znaczy na oddział integracyjny, i w przedszkolu numer 4 ile na oddział żłobkowy? Czy... Nie, my otrzymaliśmy ogólną liczbę pracowników. Rozumiem. Nie było tam rozbicia, bo w sumie jest tak, że w konkretnym przedszkolu, na przykład w przedszkolu numer 1 i w przedszkolu numer 4, te zadania najprawdopodobniej tam są uzupełniane przez wychowawców, nauczycieli, bo nie ma tak, że konkretna osoba jest przypisana. Znaczy przy przedszkolu numer 1 rozumiem, że jest to ciężkie do wyszczególnienia, tak. Ale przy przedszkolu numer 4 myślę, że osoby zajmujące się oddziałem żłobkowym to są całkiem... niepowiązane osoby z przedszkolem. No ale jeżeli nie ma takiego zestawienia, nie, rozumiem. To jest ogólnie zarządzane przez jednego dyrektora i to jest traktowane jako jedna placówka, także tam nie ja ma... Ja rozumiem, tam, tylko że no ci, te panie nauczycielki, przedszkolanki, które pracują w żłobku, nie pracują tak jak, nie zajmują się dziećmi przedszkolnymi, więc można by było wyszczególnić, ale dobrze. To pod kątem tym nie wyszczególnione to było. Już wcześniej wspomniałem o tych różnicach w etatach w przedszkolu numer 1, 4 i 2 i 5. Spowodowane to jest specyfiką tych placówek. Podpunkt D, liczba godzin pracowników w przedszkolu. To jest chronologicznie do tego ilość osób zatrudnionych i ilość etatów. I wskazane są tutaj godziny w konkretnych placówkach. I jak poprzednio odnośnie ilości etatów, tak samo i też w tej tabelce wyszczególnionych godzin pracowników przedszkoli są też różnice związane z specyfiką poszczególnych przedszkoli. Nie rozumiem tylko tego, liczba godzin ogółem w tygodniu. Co, jak to mam rozumieć? Pracy ilość przedszkola czy... Nie, ilość zatrudnionych pracowników razy... Razy... Ile godzin przepracowali i to są właśnie... Czyli jeżeli mamy 10 pracowników i oni pracują 8 godzin, to będzie 8, to będzie 8, rozumiem, tak, w ten sposób. Dobrze, dziękuję. Następną tabelką w podpunkcie D jest analiza kosztów za energię elektryczną i energię cieplną. To jest to właśnie, o co radny pytał. To się znajduje tu w tej tabelce. Jak zauważymy, największe koszty energii elektrycznej są w przedszkolu numer 4, ale to jest też związane ze specyfiką. W tym przedszkolu znajduje się dwa budynki i to są dwa oddzielne budynki. Jeden budynek to jest typowo przedszkolny, drugi budynek to jest oddział żłobkowy, całkiem oddzielny. Także tu z tego względu też jest różnica ta. Natomiast porównywalne są zużycia energii w przedszkolu numer 1, w przedszkolu numer 2. Troszkę mniejsze są w przedszkolu numer 5. Natomiast... Znaczy większe. W przedszkolu numer 5 energia cieplna... Ja mówię na o elektrycznej mówiłem teraz. Aha, przepraszam. 8312,25 jest, a tu jest po 11 tysięcy. Przepraszam. Natomiast koszt energii cieplnej wyszczególniony jest w tej tabelce. Tu jest następna pozycja pionowa, to jest powierzchnia metrów kwadratowych i ilość energii elektrycznej w złotówkach za metr kwadratowy i energii cieplnej za metr kwadratowy. I teraz chciałbym się odnieść do właśnie tej tabelki. Tak? Powierzchnia przedszkola. Piątka to jest na Powstańców Warszawy. Na pierwszej tak, koło Stokrotki, to jest ten ostatni. Jedynka 3 maja, dwójka na Kościuszki, czwórka, bo trójki nie ma, trójka była kiedyś koło poczty, ale teraz już nie ma. Czwórka, tak.
Powierzchnia przedszkola numer 1, 2 oraz 5 jest podobna. Przedszkole numer 4 posiada dwa budynki. Jest ponad dwukrotnie większy od pozostałych. Największe koszty energii elektrycznej przypadające na metr kwadratowy powierzchni występują w przedszkolu numer 1 oraz przedszkolu numer 2. Około 15,50 zł na metr kwadratowy. O 20% mniejsze w przedszkolu numer 4 i mniejsze o 30% w przedszkolu numer 5. Tak niskie rachunki za prąd w przedszkolu numer 5 wynikają z zainstalowanej instalacji solarnej do podgrzewania wody. Jest to oszczędność około 3500 zł. To jest jedyne przedszkole, które posiada instalację solarną. I teraz tak. A mam pytanie, a dlaczego inne przedszkole nie skorzystały wtedy, kiedy miasto montowało solary, żeby zamontować? Nie pamiętam już, jak byliśmy w tych przedszkolach, bo zadawaliśmy to pytanie, ale naprawdę może pan przewodniczący pamięta, co tam było. Zadawaliśmy, tylko naprawdę nie pamiętam, czym to było spowodowane, że te poszczególne przedszkola... Rozumiem, w przedszkolu numer 5 są solary, tak? Tak, tylko w przedszkolu numer 5 są solary. I przedszkole numer 1, 2 i 4 nie skorzystało z dotacji. Nie skorzystało, a dlaczego tak naprawdę nie potrafię tego odpowiedzieć. Analizując koszty ogrzewania, najniższy koszt ogrzewania występuje w przedszkolu numer 1. Najwyższe natomiast i wyższe o 30% w przedszkolu numer 5. Różnice te wynikają z tego, że przedszkole numer 1 jest jedynym przedszkolem, które zostało ocieplone. Z tym, że to było robione tak własnymi kosztami, oszczędnościami przedszkola. Oprócz wymianów też otworów okiennych i drzwiowych docieplano ściany. Pozostałe przedszkola mają wymienione w większości otwory okienne i drzwiowe. Ściany pozostają nieocieplone. Środki na ten cel pojawią się w budżecie na ten rok. W związku z tym otrzymanym dofinansowaniem na termomodernizację obiektów, co już słyszeliśmy na sesji. Także sądzimy, że po przeprowadzonej termomodernizacji na pewno w znacznym stopniu zmniejszą się te koszty. Tak, ale ja tutaj muszę... A z czego wynika, bo ja rozumiem, przedszkole numer 1, 41,90 na metr kwadratowy, to jest dobry wynik, bo są ocieplenie, tak, jest ocieplone, są wymiana okien, ale na przykład następne przedszkole numer 2 ma jeszcze dość nie więcej od biegającą kwotę 46,28 na metr kwadratowy, a nie ocieplone, ale na przykład przedszkole numer 5 ma 55,12 za metr kwadratowy, co już jest kwotą o 10 zł na każdy metr kwadratowy wyższą. I jakie są, kto dostarcza energię cieplną? PEC. Do wszystkich przedszkoli. Tak, wszystkie przedszkole są zasilane w energię cieplną przez PEC. Z tym, że tak, my zwróciliśmy tą uwagę i po ponownej kontroli okazało się, że przedszkole numer 1 posiada zmodernizowany węzeł. I tam są przedszkole numer 2, Kościuszki, to co radny pytał. Także zainstalowanie tej nowej instalacji wymiennikowni spowodowało to, że obniżyły się te koszty. W momencie, jeżeli w dni wolne od pracy, w niedzielę nie ma dzieci w przedszkolu, elektronicznie jest redukowane dostarczanie ciepła, bo wiadomo, wtedy nie potrzeba aż na tyle grzać. W momencie, jeżeli się kończy ten okres wolny, automatycznie się przestawia to na odpowiednią temperaturę, jaka powinna być, jeżeli już dzieci znajdą się w przedszkolu. I stąd też jest ta różnica. Dlatego też zwróciliśmy się do PEC-u z zapytaniem, czy ewentualność byłaby taka, żeby te pozostałe też przedszkola miały zainstalowane takie urządzenia, żeby zminimalizować te koszty. W odpowiedzi to załącznik będzie, to radni dostaną wszyscy już na sesję rady, tam będzie ten załącznik, że oczywiście jest to możliwe, tylko że
No wiadomo, to będzie wymagało pewnych środków finansowych i to już będzie zależne od organu prowadzącego, czyli miasta, czy takie urządzenia zostaną tam zainstalowane. A czy znamy jakieś koszty takiej instalacji, takich urządzeń? Jest tutaj wypisane na samym końcu. Orientacyjny koszt tego węzła ciepłowniczego waha się od 15 do 20 tysięcy złotych. Także wydaje mi się, że to kwota nie jest aż tak duża, a w znacznym stopniu na pewno zmniejszyłaby wydatki na placówki przedszkolne w naszym mieście. To więc ja już tutaj stwierdzę, jeżeli tak jest, to w przypadku przedszkola numer 5 przy danej powierzchni i licząc tym wskaźnikiem różnicy do 10 zł, już uśredniając, nie bawiąc się w grosze, 10 zł do metra kwadratowego razy powierzchnia, to roczna oszczędność wychodzi w granicach 7820 zł. Więc ja nie rozumiem, dlaczego do tej pory jeszcze przedszkola się nie zdecydowały na tego typu tego rozwiązania. Też nie potrafimy inwestycje. Odpowiedzieć, ale. Jest tu rola naszych radnych, żeby zwrócić uwagę na. Radzie i już może skończę i jest tutaj rola nasza taka, żeby zwrócić uwagę na Radzie i żeby te fundusze zabezpieczyć. Dlatego poszliśmy tam na kontrolę, wykonaliśmy analizę, którą wykonaliśmy, włożyliśmy swoją pracę po to, żeby miasto mniej płaciło za ogrzewanie. Właśnie po to się w końcu ktoś tym zainteresował. A przepraszam, mam nadzieję, proszę mi nie przerywać. I mam nadzieję, że to przyniesie odpowiedni efekt. Przepraszam, w jaki sposób teraz miasto ma płacić mniej za ogrzewanie? Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany w wymiennikowniach ciepła, dodatkowo dojdzie też termomodernizacja tych budynków. Także my wskazujemy po przeprowadzonej analizie kosztów na czynniki, które spowodują, że te opłaty będą mniejsze, tak jak do tej pory. Panie przewodniczący, tak, tylko że kontrola zakończona była 30.11, a do budżetu zmiany na 2018 rok mogliśmy wprowadzać jeszcze w grudniu, bo przypominam, że 20 chyba 3 była komisja budżetowa. I nie przypominam sobie, żeby którekolwiek z członków komisji, widząc takie wnioski, wprowadzał tą kwotę do budżetu. Mogę odpowiedzieć od razu. Protokół pokontrolny został przekazany na początku grudnia, żeby był na sesji grudniowej. Ale w związku z tym, że sesja grudniowa była dużo wcześniej niż zaplanowano, nie zdążył ten protokół trafić na sesję Rady Grudniową. Dlatego tak wyszło. Ale protokół nie musiał trafiać na sesję grudniową. Nie, nikt nie odbiera nikomu głosu. Wszystko można było zrobić. Wszystko można zrobić wczoraj, przedwczoraj, miesiąc, 2 lata temu, 100 lat temu. Zróbmy to, co jest możliwe w tej chwili. Nie jesteśmy teraz na sesji, rozmawiajmy ze sobą jak ludzie. Po to tam poszliśmy na kontrolę, sprawdziliśmy to. Nie jak ludzie. Czasami niekoniecznie tak jak ludzie. Jakie fakty? To nie są żadne fakty, to jest demagogia jak zwykle. Jeżeli wykonaliśmy sporą pracę i to nikt nie może tego zaprzeczyć, przeprowadziliśmy analizę kosztów, te, które wydaje nam się, że dałoby się uciąć, działoby się zmniejszyć. I dobrze by było docenić też naszą pracę, a nie tylko wprowadzać demagogię. Że wszystko można było kiedyś zrobić, prawda? Panie przewodniczący, chciałem panu zwrócić uwagę, żeby pan stonował swoje wypowiedzi, to jest raz. Radny ma prawo zadawać pytania odnośnie protokołu, co czyni kolega w tej chwili Osiecki. I takie prawo ma. I proszę nie wyrażać to w taki sposób emocjonalny, tylko proszę zachowywać się normalnie na posiedzeniu komisji. Jest to komisja bardzo ważna i radny ma prawo zadawać pytania. Nie zadaje w sposób żaden wulgarny, cokolwiek, tylko pan tutaj wprowadza właśnie atmosferę taką podniecającą. Dziękuję. Mogę kontynuować? Proszę.
Także tak, no wydaje mi się, że to, co radny Osiecki powiedział, naprawdę by było też korzystne do obniżenia kosztów, ale no, z przyczyn obiektywnych to nie weszło na posiedzenie komisji tej sesji Rady Miasta grudniowej. Także dobrze. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić zmiany do budżetu i te wymienniki, nowe wymienniki ciepła razem ze sterowaniem elektronicznym zostały zainstalowane w tym roku. Nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast protokół był oddany wcześniej, nie znalazł się ten punkt w obradach grudniowych. Można było wszystko zrobić. To nie są kwoty astronomiczne, spokojnie takie wydatki da się wprowadzić na bieżąco w ciągu tego roku. Ja nie widzę przeciwwskazań, żadnych. A to szukajcie sobie winnych, ja nie mam najmniejszej ochoty na to. Ja protokół zdałem na początku grudnia, z tym, że w momencie jak ja zdawałem protokół, było już... Panie przewodniczący, pan protokół zdał na początku grudnia. I obowiązkiem przewodniczącego komisji rewizyjnej było zwołać komisję, aby ten protokół omówić i go przyjąć przez komisję rewizyjną. I dopiero taki protokół może trafić na sesję Rady Miasta, proszę pana. I to nie jest wina kogokolwiek z Rady Miasta, tylko jest wina przewodniczącego komisji rewizyjnej, że do dnia dzisiejszego nie zwołał komisji akceptującej lub nie poddającej pod głosowanie protokół pokontrolny z kontroli przedszkoli. Informuję radnego i wiceprzewodniczącego komisji, który kiwa właśnie głową, że przewodniczący komisji rewizyjnej ma 2 miesiące na zwołanie komisji i zatwierdzenie protokołów i wyrobił się w terminie, proszę panów. Tak. I termin pan dotrzymał, ale oczywiście, to, że nie trafiło to tamtym rokiem na sesję Rady Miasta, to jest tylko i wyłącznie wina przewodniczącego komisji rewizyjnej. A nawet w 16 roku. Oczywiście. Dobrze, kontynuując, wnioski i zalecenia pokontrolne. Wszystkie placówki mieszczą się w wolnostojących piętrowych budynkach. Sale są przestronne, a urządzenie wnętrz jest estetyczne i funkcjonalne. Place zabaw wyposażone są w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Z uwagi na fakt, że budynki przedszkoli nie są nowymi obiektami, zachodzi konieczność modernizacji w celu poprawienia funkcjonowania placówek, a w szczególności, jak byliśmy w tych przedszkolach, dyrektorzy tych przedszkoli zwracali nam uwagę na szereg spraw, które chcieliby usprawnić w swoich przedszkolach. My wskazaliśmy w protokole te podstawowe, które uważamy, że no, to należałoby w pierwszej kolejności zrobić. I tak, w przedszkolu numer 2 na ulicy Kościuszki zachodzi konieczność modernizacji instalacji elektrycznej w budynku w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Jak również w celu bezpieczeństwa dzieci, pani dyrektor zwracała uwagę też na to, że przy wyjściu z przedszkola nie ma przejścia dla pieszych na drugą stronę ulicy. I jak wspominała, edukujemy dzieci, żeby nie przechodziły w miejscach niedozwolonych, a tam nagminnie jest przechodzenie, także zwracaliśmy już się do odpowiedniej komórki Urzędu Miasta, także ta sprawa będzie też rozpatrywana. Przedszkole numer 4, tam problem ciągły jest z poszyciem dachowym, ale jeżeli będzie robiona termomodernizacja, uważamy też, że i na to też jakieś pieniądze się znajdą. Przedszkole numer 4 to jest na kościół. Jest też i dach, i tak oczywiście, także te sprawy już będą tu załatwiane, natomiast przedszkole numer 5, tam zachodzi konieczność modernizacji kuchni, bo jest tam troszkę problem, ta kuchnia też już jest troszeczkę wyeksploatowana i sanepid zgłaszał zastrzeżenia odnośnie tej kuchni, wyglądu estetyki kuchni. Natomiast jeszcze chcielibyśmy też zwrócić uwagę, że będąc w przedszkolu numer 5, pani dyrektor pokazywała nam pewną salę taką, która była na dole w przedszkolu, która była wykorzystywana jako sala
Gimnastyczna. Jak gimnastyczna sala. To była sala, w której dzieci podczas złej pogody, deszczu, bądź też w zimie, mogły zejść tam na dół i ćwiczyć i bawić się też tam. Ale ze względu na aspekty formalne tam, że rodzice też zgłaszali sprzeciw, sala ta została zamknięta i może konieczne by było też skierowanie takiego może nie zapytania, bądź też skierowania tej sprawy do odpowiedniej komisji w naszej Radzie Miasta, która by mogła się przyjrzeć tej sali. Może udałoby się jakoś zaadoptować tą salę, żeby ją efektywnie wykorzystać. Z tym, że no od razu mówimy, ta sala znajduje się w podpiwniczeniu, także no, typowo formalne sprawy nie pozwalają na korzystanie z tej sali. Z mojej strony to już było wszystko. Jeżeli jakieś zapytania jeszcze, to proszę bardzo. Czy panowie macie jeszcze jakieś pytania i panie? Może nie tyle pytania, aczkolwiek na swoim się tak. Chciałbym powiedzieć o całym protokole pokontrolnym. Tak, faktycznie, panowie przewodniczący, panowie radni, muszę powiedzieć, że państwo się napracowali. I tutaj szacunek dla przewodniczącego Zbigniewa, że przygotował tak szczegółowy protokół, jeżeli chodzi o dane z tej kontroli. Aczkolwiek no nie zgodzę się z pozycją 7, wnioski i zalecenia pokontrolne. I już mówię, dlaczego się nie zgodzę. Ano dlatego, że właśnie przed chwilą żeśmy przytoczyli wniosek, który powinien być podpowiedzią dla całej Rady Miasta o tym, aby kwotę iluś tam tysięcy zabezpieczyć na tę wymianę wymiennikowni, o której nie ma słowa. To po pierwsze. Po drugie, wracamy do punktu pierwszego, o który na samym początku powiedziałem. Gdybym ja ten protokół dostał na 2-3 dni przed komisją, to ja bym się w niego wczytał, ja bym go znał. Pan przewodniczący teraz by go omawiał. Ja bym wiedział, o czym pan przewodniczący mówił i miałbym może następne jakieś ewentualnie do dopisania wnioski i zalecenia pokontrolne. A w chwili obecnej, panie przewodniczący, no przepraszam, ale mówię, szacun wielki, bo praca ogromna włożona, ale ja się z tym protokołem zgodzić nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że wnioski i zalecenia pokontrolne na podstawie tych materiałów według mnie są dość ubogie, co już udowadnia chociażby pominięcie najważniejszego punktu oszczędności 10 zł na 1 metrze kwadratowym w przypadku jednego przedszkola, w przypadku drugiego to jest w granicach 6 czy 7 zł. Nie przedstawiają państwo takiego wniosku z tej kontroli, a uważam, że jest on bezapelacyjnie potrzebny po to, żeby właśnie wprowadzając zmiany w budżecie miasta, nie tylko państwo wiedzieli, po co my te zmiany wprowadzamy, ale cała Rada. Te wnioski i zalecenia pokontrolne powinny być nie tylko, że tak powiem, bo ja rozumiem, są pewne wnioski, ale to nie są wasze wnioski. To są wnioski dyrektorii przedszkoli, sam pan powiedział. No wychodząc, dyrektorzy przedszkoli powiedzieli nam, że w przedszkolu miejskim przydałaby się modernizacja instalacji, w przedszkolu czy furtce wymiana poszycia dachowego, w przedszkolu numer 5 modernizacja kuchni. Ja powiem szczerze, znam przedszkole numer 1 osobiście, bo tam dziecko prowadzałem do szkoły, dawno tam nie byłem. Ale parking, który powstał, nie powstał z budżetu miasta, tylko powstał właśnie rękami rodziców. Ja sam przekazałem farbę na odmalowanie całego ogrodzenia, gdzie do dzisiaj to ogrodzenie nie jest odmalowane. Farba, podejrzewam, stoi 5 hołboków farby po bodajże 10 litrów za paręset złotych z własnej kieszeni przekazałem i farba pewnie stoi w piwnicy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma kto tego pomalować. I podejrzewam, że gdybyśmy nad tym bardziej popracowali, tylko i bo mówię, dane są dość obszerne. Tylko czas na zapoznanie się z tym danymi był ubogi. Mamy dzisiaj 20 minut na zapoznanie się i no przepraszam, ale ci państwo, którzy nie byli na kontroli, no macie jakieś wnioski? Czy możecie dzisiaj, pytam się, czy możecie dzisiaj jakieś wnioski jeszcze do tego protokołu wprowadzić? Czy przeprowadzili państwo dogłębną analizę tych danych, które... Szacunek, bo komisja kontrolna się napracowała. Mało kiedy spotyka się, żeby tak obszerne dane pokontrolne były, bo analizy są przepiękne.
Także no niestety, ale jeżeli będziemy przyjmować te protokoły, no to panie przewodniczący, proszę się nie obrazić, ale w tej formie jestem przeciwny takiemu protokołowi. Albo po prostu popracujemy nad nimi, albo sobie damy czasu i żeby radni mogli się faktycznie zapoznać, albo wprowadzamy zmiany w tym momencie i ewentualnie wtedy głosujemy nad przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam. Po prostu tego, że tak wygląda protokół, a nie inaczej, to wynika ze specyfiki kontrolowanych obiektów. Bo są obiekt taki, że prawda, sprawozdanie będzie inne, tu będzie inne. To jest, uważam, że normalne. Następnie jeszcze odnośnie tej farby, co powiedziałeś. No słuchaj, są przecież ludzie, którzy są zatrudnieni, nie wiem, jako złota rączka, czy jak to tam się nazywa. No, konserwatorzy. I temu powinni po prostu, jeżeli nie zrobili rodzice, no to oni powinni to przyjąć. Ja nie wiem, czy powinni rodzice, ty przekazałeś. Natomiast masz pretensje, że nie zostało wykorzystane. To powinna złota rączka zrobić, no. To jest jego obowiązek. Pani Mario, pani mnie trochę źle zrozumiała. Ja nie miałem pretensji do tego, że ten, ale na przykład gdyby, że tak powiem, dogłębnie dopytać się w przedszkolu numer 1, to tam wiele rzeczy zostało zrobione właśnie nie z budżetu miasta, nie rękami pracowników miasta, tylko ja nie chwalę się teraz, bo wiele rodziców i znam osobiście, które mają tam wkład zarówno i pracy, i fizyczne. Ale tu nie chodzi mi o to. Ja mówię. Protokół przygotowany jest, dane w nim zawarte są bardzo obszerne i zadowalające, ale wnioski niestety, praktycznie można powiedzieć, nie ma wniosków komisji, nie ma. Ja tak nie uważam na przykład, panie radny, a o tym, co pan mówi, to dyrektorzy przedszkoli mówili nam o tym, że bardzo, bardzo duży wkład jest też rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, którzy naprawdę czasami w czynie społecznym, czasami bezpłatnie pomagają też tym przedszkolom. I robią to dla przedszkoli, dla swoich dzieci, które uczęszczają do przedszkoli. Odnośnie przedszkola numer 1, pani dyrektor nic nie wspominała nam o tym. My widzieliśmy ten parking i znamy sytuację, jaka tam była. Po zamknięciu ulicy przy przedszkolu, gdzie rodzice nie mogli zostawić dzieci, podjechać tam i odprowadzić dzieci do przedszkola, został zrobiony parking tak, jak został zrobiony. Uważam, że swoją funkcję spełnia ten parking i rodzice przyjeżdżając, przywożąc dzieci, mają możliwość odprowadzenia. Chodnik jest wkoło budynku, dzieci można doprowadzić. Natomiast odnośnie malowania ogrodzenia, nic pani dyrektor nie mówiła. Natomiast odniosę się do tych wymienników. Przyznaję się... Przepraszam, tak? Czy ja mógłbym? Tak, proszę. Bo przepraszam, że ci przerywam. Tak patrząc na protokół, to myślę, że spokojnie by ten punkt 7, wnioski i zalecenia, można by o kilka linijek podnieść do góry, bo dla mnie, kiedy pisaliśmy ten protokół, rzeczą oczywistą jest, że naszym wnioskiem jest to, żeby te wymienniki w pozostałych przedszkolach zostały wymienione, ale faktycznie, kiedy teraz patrzę na stronę 5, to cała ta treść o tych wymiennikach, o tym, jakie to przyniesie ewentualnie oszczędności, ile to kosztuje i co żeśmy zrobili, z czego to wynika, nie znalazło się linijkę pod punktem 7, wnioski i zalecenia, a rzeczywiście formalnie mogłoby się to znaleźć. Natomiast dla mnie jest to rzeczą oczywistą, że to jest nasz wniosek, tylko że on nie został tutaj fizycznie w punkcie 7 zapisany, ale tak naprawdę on jest tu nad punktem 7, także formalnie można by go tu spokojnie dopisać i żeby w sprawie stało się zadość. Ja to tak widzę. Ja też uważam, tutaj kolega Wojtek Osiecki ma rację, że ten punkt powinien się znaleźć w zaleceniach, tylko nie należałoby sugerować źródła finansowania. Po prostu wykonanie wymienników ciepła w przedszkolach tych i koniec. Wtedy niech już po prostu burmistrz jako władza wykonawcza powinien te środki znaleźć na takie rzeczy.
I myślę, że powinniśmy, możemy tutaj przy zgodzie oczywiście zespołu kontrolującego dopisać, czy zespół kontrolujący w ogóle dopisze taki punkt w zaleceniach i możemy ustalić, jeżeli jeszcze jakieś są propozycje do tego protokołu, żeby znalazły się jakieś punkty właśnie w wnioskach i zaleceniach, to poddać, po prostu zaproponować komisji, czy komisarz by uwzględniła to. Dziękuję. A ja mam taką propozycję, no bo dobrze by było tą sprawę do załatwić i żeby nie wprowadzać zamieszania, bo chyba zależy nam na tym, żeby sprawa została załatwiona, to ja bym proponował w sprawozdaniu z pracy komisji rewizyjnej, którą tutaj przygotowałem, wstępny, w ostatnim akapicie w wyniku dokonanych kontroli i tam nieprawidłowości i tak dalej nie stwierdzono i jakie wnioski mamy i zalecenia. I ja bym tutaj wprowadził właśnie oprócz tego, co jest tutaj w protokole, wprowadził jeszcze to, co jest tam nad tymi wnioskami, czyli wprowadziłbym właśnie wymianę wymienników w przedszkolu. No nie znajdzie się to w protokole, ale po co mamy to mazać, po co mamy to zmieniać, skoro w sprawozdaniu komisji też to się znajdzie i znajdzie to wydźwięk na sesji, także myślę, że to sprawę załatwimy w ten sposób. Ja myślę troszeczkę... Aneks mamy do tego protokołu teraz sporządzać, no ja to tak... Nie, ten protokół nie jest w tej chwili jeszcze zatwierdzony praktycznie, jest podpisany, ale zmiany można dokonać. No nie mówię właśnie, że nie jest podpisany. Przez nas jest podpisany. Ale można przy uzgodnieniu tutaj innej komisji. Ja proponuję rozwiązanie nowym dokumentem i tyle. No załatwimy sprawę, pokażemy to, na czym nam naprawdę zależy. Nie, formalnie myślę, że to powinno być załatwione z wnioskami zaleceniami pokontrolnymi. Dopisać po prostu. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopisać i żeby ten protokół uzupełnić. Po to zebraliśmy tutaj, po to, żeby te... To, co zdane było? No to panowie, no będziemy podmieniać stronę w protokole, będziemy dopisywać, pisać aneks, czy po prostu sporządzimy w sprawozdaniu, dopiszemy dwa zdania na temat, że komisja wnioskuje o wymianę na nowoczesne wymienniki ciepła, w związku z przeprowadzoną tam kontrolą w 2016 roku o wymianę tych wymienników w przedszkolu numer takim i numer takim, bo na tym nam przecież zależy, prawda, żeby to wybrzmiało. I moją propozycją jest to, żeby nie grzebać w tym dokumencie, bo to nie ma znaczenia formalnie. No dla niektórych ja też, ma. Ja natomiast, też nie widzę, przepraszam. Ja bym, teraz ja. Natomiast w sprawozdaniu też się to znajdzie i to wybrzmi na sesji. No, chodzi nam o to, żeby te wymienniki zostały wymienione, czy chodzi nam o to, żeby te kilka linijek tekstu znalazło się w protokole. No, ja staram się załatwić sprawę, a nie tam bawić się w dopisywanie czegokolwiek bądź i zastanawianie się, w jaki sposób mamy do to pisać, w jakim, jednemu się to spodoba, żeby dopisywanie ręczne, drugiemu nie, czy to mamy uzupełnić na stronie 5, czy może po podpisami na stronie 6. No, chciałbym się skupić na problemie, a nie na tworzeniu następnych, naprawdę. No. Zastanówcie się chwilę. Ogłaszam 5 minut przerwy. Ogłaszam 5 minut przerwy. A mówiliśmy, żebyś wrócił po wodę. To jest bardzo. Kurna, wiesz, ile myśmy siedzieli nad tym? Ja nie widzę. Sprawdzać, dlaczego mi się to nie zgadza. Dlaczego jednym jest to przedszkole, komisja informacji bardzo dużo dała. Ale no niestety, sam wniosek wykonałem ze zgłoszenia. Panowie, czego się denerwuje?